Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na filmik, w którym będziemy wysiewać celera, gotować oraz robić pierwsze porządki w ogrodzie. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się, jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Zachęcam wszystkich do subskrypcji. Tym, którzy już to robią, serdecznie dziękuję. A teraz zabieramy się już za siewy selerów. Mam w tym roku cztery odmiany, te same co w poprzednich latach. W sumie jest to trzeci rok, jeżeli chodzi o te nasiona, więc bardzo mocno zastanawiam się nad kiełkowalnością, ale ogólnie, jeżeli chodzi o seler, to jest to dość ciężki temat. Pokażę Wam, jak w łatwy sposób można. Przyspieszyć kiełkowanie, sprawić, że w ogóle będą kiełkować, postarać się uzyskać rozsadę. Nie gwarantuję stuprocentowej działalności tej metody, ale na pewno coś Wam się uda. To też jest ważne, aby mieć kilka różnych odmian, bo czasami nasiona są różnej jakości. U mnie przykładem takiego Takich kiepskich nasion był bakłażan, gdzie to nie była wcale moja wina, tylko po prostu były kiepskie nasiona. W tym roku wysiałam też inne bakłażany. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to dokładnie o tym wiecie. Więc pamiętajcie, żeby się nie poddawać i raczej starać się mieć dwa, dwa różne opakowania, najlepiej dwie różne firmy, dwie różne odmiany. W tym roku będziemy robić takie mini szklarenki z tych moich pojemników. Oderwę tylko tą naklejkę, bo ważne jest to, aby do tych nasion doprowadzić światło, bo one potrzebują światła do Kiełkowania. Więc co za tym idzie? Nie będziemy przysypywać nasion ziemią. Zaraz Wam wszystko dokładnie opowiem, co jak, jeżeli nie chcecie robić takich mini szklarenek z pudełka. Przykładowo, nie macie, czy chcecie troszkę inną formę, nic się nie dzieje. Możecie na doniczki czy pojemniki, w których będziecie wysiewać te selery. Sobie na spokojnie zakładać worki, zwykłe worki, takie śniadaniowe, takie malutkie, przeźroczyste najlepiej, żeby, czy takie lekko białawe, żeby było, był dostęp światła. Ja podpisuję, tutaj podp mam selera naciowego, dwie różne odmiany i dwie odmiany selera korzeniowego. W zasadzie obydwie, od, dwa, dwa rodzaje selerów wysiewamy tak samo, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Ważne jest, żeby teraz na etapie rozsady podpisać i zaznaczyć sobie, który to jest naciowy, a który korzeniowy, bo przez większość czasu rozsady nie jesteśmy w stanie odróżnić tego. I naprawdę dla mnie to jest wszystko jedno i to samo. Y co Wam mogę powiedzieć, to w tamtym roku jedna z tych, jedna ta grupa była lekko jaśniejsza, miała jaśniejsze listki, ale nie wiem, czy to tak bywa u wszystkich selerów, czy to był przykładowo przypadek czysty, czy to były braki jakieś składnikowe. Więc, tak, wiecie, z tym trzeba uważać, żeby sobie podpisać. No, jeżeli wysiewacie tylko korzeniowe, to problemu nie macie. Co do nasionek, no to ja miałam tu zamknięte w miarę szczelnie. Zobaczymy, jak będą kiełkować. Nasionka są bardzo małe, więc jeżeli już wykiełkują wam te nasionka, to tych sadzonek będzie w dziesiątkach, czasami w setkach. Zależy, jak się wam sypnie. Jak widzieliście, wzię wzięłam szczyptę tych nasion, rozsypałam po całej doniczce i na końcu delikatnie przyklepałam do ziemi. I w zasadzie to będzie tyle, nie będziemy tego przysypywać. Przy pierwszym podlewaniu ja będę podlewać z góry koneweczką malutką. Te nasionka trochę pofalują, więc potem można będzie to poprawić, ewentualnie zostawić, ale podczas opadania, wchłaniania tej wody w ziemię też te nasionka leciutko się zagłębią tak ustabilizują co jest ważne, można oczywiście spryskać ziemię wodą ale przy tym spryskiwaniu też uważajcie bo czasami zbyt mocny strumień też potrafi wypłukać przemieścić te nasiona, bo one naprawdę są malutkie tutaj była kolejna odmiana u mnie w zasadzie no to będzie tyle delikatnie przyklepuję mogą się czasami przykleić do paluszka wiadomo ale jak tak delikatnie przyklepiemy, one powinny w jednym miejscu już pozostać później, zwłaszcza już po podlaniu i powinny sobie na spokojnie kiełkować. Co do kiełkowania, jest z tym różnie, jak w zasadzie ze wszystkim, tydzień do dwóch. Wysiewamy teraz, ponieważ one bardzo wolno rosną. Są to naprawdę malutkie nasionka, a potem jest piekielnie malutka rozsada. A mimo wszystko przepikować ją trzeba teraz na przyspieszeniu, ale jeszcze opowiem wam trochę o właśnie rozsadzie. Będziemy pikować jak będą dwa, trzy listki właściwe do pojemniczków najlepiej każdego selera osobno, no, ale u mnie sprawdza się metoda takiego rozsadzania, pikowania wielu roślinek do jednej większej doniczki. One sobie wtedy dają radę, pewnie są trochę mniejsze, ale na spokojnie super rosną. No i dopiero w maju trafią do gruntu po odpowiednim zahartowaniu, więc długa droga przed nami. Jest dopiero luty, a już drogę tą zaczynamy. Jak widzicie, ja podlałam, teraz na spokojnie jeszcze wleję wodę do podstawki, żeby ta ziemia nasiąknęła, przykrywam i tak odstawiam. Pamiętajcie o tym, żeby był dostęp światła cały czas ziemia z góry wilgotna i pamiętajcie o wietrzeniu tych mini szklarenek, tych założonych worków. Jeżeli dajecie worki, to polecam zrobić kilka dziurek, tak, dla wentylacji w tych workach. Jeżeli macie pudełka założone, to też pamiętajcie o otworach u mnie są dwa takie duże. Dużo, niedużo, na pewno troszkę mimo wszystko ten, to moje opakowanie będzie. E, po pierwsze, dla nich tam troszkę cieplej, dla tych nasion. Będzie dostęp światła oraz będzie mniejsze parowanie, bo na tym nam najbardziej zależy, aby te nasionka miały ciągłą wilgoć. Teraz zabierzemy się za gotowanie. Na przyspieszeniu pokażę Wam ciekawy przepis. Postanowiłam, że wypróbujemy. To co producent zaleca na opakowaniu. Kupiłam taką mąkę, która jest w teorii, no i w praktyce przeznaczona do tworzenia, do pieczenia pizzy, ciasta, jeżeli chodzi o ciasto na pizzę, więc postanowiłam, że na spokojnie wypróbujemy ten przepis. Jestem bardzo ciekawa, czy wy korzystacie z takich poleceń od producentów, z przepisów. Jeżeli tak, to piszcie z jakich konkretnie, może też coś ciekawego jeszcze przetestuję, wypróbujemy. I czy kiedykolwiek, właśnie, jeżeli nie korzystacie, to czy czytaliście w ogóle takie przepisy, czy wiecie, że na różnych opakowaniach są przykładowe, właśnie przepisy, czy zalecenia do użytkowania danego produktu? Przed chwilką pokazywałam Wam opakowanie. Możecie sobie zatrzymać, zrobić screena, jeśli jesteście ciekawi, jakie są składniki. Powiem tak: postaram się zachować zgodnie z recepturą, tak jak jest zapisane na opakowaniu. Już z tego co widziałam, to brakuje cukru w przepisie. Ja dosłownie kilka, no, no szczyptę, czy tam dwie dodam, i zmniejszę porcję soli. Jednak aż tak dużo, nigdy nie solę niczego, więc sól przez pół i szczypta cukru, żeby te drożdże, które będę dawała, trochę lepiej wyrosły. Może to jest błąd w moim wykonaniu, ale tak mi podpowiada serce, żeby tak zrobić, więc wiecie, no, postaram się jak mogę. Czy ten przepis mi dzisiaj wyjdzie, to nie wiem. Wlałam ciepłą wodę, dodałam tych drożdży zgodnie z ich zaleceniem: sól, odrobinę cukru, mieszam to wszystko i zaraz będziemy dodawać mąkę. Robię na całą porcję mąki, na tyle na ile oni zalecają. Nie dzieliłam tego, bo uważam, że dla nas na ten obiad. To będzie porcja w sam raz. Mieszam wszystko dokładnie. Pasuje jak najlepiej te ciasto wyrobić. Jeżeli robot nie da rady, to ja dorobię to później ręcznie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Wsypałam całą mąkę naraz praktycznie. Czy to dobrze, czy źle? Zobaczymy. Mąka się już skończyła. Tyle zalecali, więc co do mililitrów wody, to za zachowałam. Się zgodnie z ich recepturą. Mam nadzieję, że wyjdzie obiad dobry. Piszcie, jaka jest Wasza ulubiona pizza? Czy w ogóle robicie takie danie w domu, czy raczej wolicie wyjść gdzieś na miasto? Jeżeli tak, to jaka jest Wasza ulubiona restauracja? Czy może jakaś sieciówkowa, czy wiecie, taka bardziej lokalna w Waszym mieście? Mój robot w miarę sobie poradził. Teraz potrzebuje to ciasto czasu na odpoczynek, na wyrośnięcie, więc ja to delikatnie jeszcze poprawiam, zagniatam, yy, przysypuję drobinę mąką, żeby góra nie wyschła i przykrywam ściereczką, odstawiam do wyrośnięcia. Tutaj mam tackę, którą dopiero umyłam. Yy, będę wycieram oczywiście z nadmiarą wody i będę to wszystko skrapiać oliwą, żeby pizza nie przywarła do dna. Rozsmarowuję tą oliwę i na spokojnie będę wykładać ciasto. Najlepiej by byłaby ta yy, moja... Yy, Forma była rozgrzana, tak powinno się robić prawidłowo. Czy aby tą pizzę dać na rozgrzany kamień w piekarniku czy w piecu? Ja robię to tak, jak na, na jakie mam warunki. Nie chcę się oparzyć, więc myślę, że tak będzie najlepiej, jeżeli o to chodzi. Wezmę sobie troszkę mąki, żeby to delikatnie ciasto rozprowadzić po całej blaszce. Myślę, że damy radę. Tego ciasta jest naprawdę dużo, blacha też jest duża, ale... Ciasto nie musi być wcale grube. Nie rozwałkowuję tego, tylko delikatnie rozprowadzam rękami. Jest to fajny sposób, brudzimy mniej rzeczy, a ciasto na pizzę nie wymaga wałkowania. Będę teraz przystrajać tą pizzę za chwilkę, ale na początek zostawię jeszcze ją do wyrośnięcia jakieś pół godziny do godziny. W zasadzie pizza, ciasto już wyrosło i będziemy teraz dawać składniki. Ja tu daję trochę przecieru pomidorowego, keczupu, jeżeli chodzi o spód. Nie mam ani czasu, ani pomysłu na inny sos, więc wiecie tak, na szybko. Co do składników, dajemy takie, jakie lubimy. Może to być pizza wegetariańska, może to być pizza jakaś mięsna, warzywna, trochę z owocami, naprawdę. Pomysłów na pizzę jest bardzo, bardzo dużo. Piszcie, co by wyście dali. Jestem bardzo ciekawa. Ja klasycznie dam ser Ty mam tylko taki, więc taki daję. Fajny byłby jakiś cheddar czy mozzarella. Na razie takiego nie mam, ale myślę, że mimo wszystko pizza wyjdzie super. Fajne byłyby grzyby, pieczarki, ale też ich nie mam, więc poszłam dzisiaj w taką bardziej mięsną. Daję przesmażone mięso mielone. Na to wszystko dam może trochę kukurydzy, cebuli czy odrobinę pomidorów coś jeszcze wymyślę, pizzę wkładam na około 20 minut do piekarnika rozgrzanego na górę i dół na po prostu pełną moc, wtedy powinna wyjść pizza najlepsza zawsze tak robię, jak wyjdzie z tą, no to zaraz się przekonamy trochę cebuli jeszcze dodam dla smaku jeżeli miałabym pieczarki czy jakieś grzyby to też bym dała można dać jakąś szynkę czy, nie wiem, nad kiełbasem, naprawdę przepisów mnóstwo. Tak wyszła pizza, upiekła się super. Niezbyt mocno ją przypiekałam, bo nie chcę, żeby była za sucha, ale prezentuje się super, więc przepis polecam. Teraz jesteśmy w szklarni, jest, patrzcie, prawie 25 stopni, a co najważniejsze. Otworzyły się okna. Ja już widzę, ale wam pokazuję. Tutaj troszkę mniej, ale od tej strony bardziej świeci słońce i otworzyły się okna. I Bogu dzięki, bo byłam. Trochę przerażona, jak były to minus 25 stopni, że te okna się nie otworzą, ale jest nadzieja, jest szansa, działają, nic im nie jest. Tutaj jest trochę mniej, bo od tej strony mniej świeci słońce. Myślę, że y, też, jakby było jeszcze trochę cieplej, to na spokojnie się okno otworzy, ale nie, nie mamy lata. Jest cały czas zima, zimno, ponuro na polu, po prostu szklarnia była dobrze. Zamknięta w miarę szczelna, przyświeciło słońce, no i tak wyszło, że bardzo mocno się nagrzała. Teraz ją przewietrzę i wiecie, żeby te roślinki też nie oszalały. Zabieramy się za moje drzewka, które są przy kompostowniku. Jeżeli pamiętacie, wiecie to tu te drzewka wyglądały nieciekawie jak widać, siatki się pogięły poprzewracały, było to kiepsko zrobione tutaj bardzo mocno wieje Ta, ten kawałek działki nie jest w ogóle od niczego ogrodzony, nie ma płotu nie jest niczym przysłonięty i efekty są jakie są, ja teraz mimo, że jest mokro, nie powinno się chodzić po trawniku i tego ruszać i tak dalej, zabieram się za porządki, już teraz pierwsze porządki wyrywam trawy wokół drzewek zakładam nowy karton i po poprawiam siatki. Uważam, że takie przygotowanie na dobry start na wiosnę będzie dla tych drzewek taką nagrodą za te cierpienia, które miały ostatnio. Trochę te drzewka się pogięły, więc gdzie niegdzie je przywiązałam, żeby się wyprostowały, wiecie, na dobrą drogę, żeby rosły w miarę prosto. Na chwilę obecną nie będę ich przycinać, bo nie ma sensu, one są jeszcze zbyt malutkie na przycinanie. Co do reszty, powiem wam, że będę chciała wyplewić, poprawić te kartony może wyściłkować czymś innym. Zobaczymy. Powiem tak. Jak weszłam do szklarni, przeżyłam szok. O co chodzi? Co to się w ogóle podziało, to nie wiem. Piszcie w komentarzach, co to jest i jak z tym walczyć. Dziesiątki dziur znalazłam. Na szczęście, na razie, na połowie szklarni. No dziura na dziurze dziurą pogania. Nie było mnie dosłownie dzień w szklarni. I co? Przychodzę i takie jaja. No to są po prostu jaja. Jakby tu były pomidory albo coś innego, to zapewne wszystko byłoby podgryzione. Pewnie jakiś mysior, nie wiem. Piszcie, po prostu jak z tym walczyć. Ręce opadają. Naprawdę. Ale w tym odcinku to wszystko. Zapraszam was do subskrypcji, lajkowania i piszcie, co to było. Cześć.